rozpoczęła się zbiórka rzeczy, które będą licytowane podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najbardziej chodliwe, że tak powiem, i cieszące się dużym zainteresowaniem są vouchery na różnego rodzaju turystyczne atrakcje bądź inne jakieś wydarzenia, czy spływ kajakowy, czy wędrówka laguną, czyli statkiem po Odrze, czy chociażby spotkanie z panem prezydentem. W ubiegłym roku to właśnie spływ kajakowy z prezydentem został wylicytowany za największą kwotę, kilku tysięcy złotych. Wszystkie dary i fanty będą zbierane do 10 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie tradycyjnie mieści się sztab Wielkiej Orkiestry. Program finału jest już zapięty na ostatni guzik. Zaczynamy program artystyczny od godziny 12. Głogów od wielu, wielu lat nie zaprasza wielkich artystów, nie płacimy garzy, dlatego gramy tym, co mamy najlepszego tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury. Na scenie wystąpią dzieci, młodzież, seniorzy, a także lokalne zespoły. Ponadto zaplanowano wiele innych atrakcji, takich jak parada samochodów, wozy strażackie czy spotkania ze sportowcami. Szczegółowy program finału na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury.